Wałbrzyscy policjanci zatrzymali 51-letniego mężczyznę podejrzanego o to, że zagroził 26-letniej kobiecie zabójstwem jej 7-miesięcznej córeczki. Zatrzymany mężczyzna usiłował wózek z niemowlęciem wrzucić do płynącej wzdłuż drogi rzeki. Na szczęście w ostatniej chwili kobieta wyciągnęła z wózka dziewczynkę. Wałbrzyska policja zatrzymała mężczyznę, który próbował wrzucić wózek z dzieckiem do rzeki. Dziewczynce dzięki interwencji mamy na szczęście nic się nie stało. Mieszkaniec Starych Bogaczowic trafił do aresztu i jest pod obserwacją policyjnych psychologów. Do zdarzenia doszło, kiedy pani Ola wracała wraz z dwójką dzieci do domu. Młodsze zostawiła w wózku, starsze wniosła do mieszkania. Gdy zeszła na dół, zobaczyła, że sąsiad przenosi wózek nad pobliską rzekę. Mężczyzna próbował wrzucić go wraz z małą Mają do wody. Po krótkiej szamotaninie pani Oli udało się zabrać córeczkę z wózka, który wylądował w rzece. Gdy do domu przyjechał ojciec dziewczynki, mężczyzna udawał, że nic się nie stało. Spokojnie poprosił o drabinę i wyciągnął wózek dziecięcy z rzeki. Na wniosek jednostki policji oraz prokuratury Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował tymczasowy areszt na okres 1 miesiąca. I ten czas ma pozwolić na to, aby przebadali tego mężczyznę, biegli, czy jego postrzeganie rzeczywistości i realny odbiór świata jest poprawne, czy ten mężczyzna, aby naprawdę nie popadać coraz głębiej w chorobę psychiatryczną i nie trzeba mu pomóc. Czyli innymi słowy, skierować go na przymusowe leczenie do szpitala. Sąsiad pani Oli już wcześniej sprawiał kłopoty, był agresywny i wulgarny. Mieszkańcy kamienicy od paru lat przechodzą katorgę z mężczyzną, który prawdopodobnie jest chory psychicznie. Naszym obowiązkiem jako policjantów było odizolowanie tego mężczyzny od społeczeństwa, nie tylko od tej rodziny, ale od wszystkich innych, bowiem on idąc do sklepu, przebywając w sklepie, idąc ulicą, mógł kogoś po prostu zaatakować. Teraz biegli wypowiedzą się co do dalszych losów mężczyzny, a decyzję w jego sprawie podejmie Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.